Jak możecie wiedzieć, albo i nie kilka dni temu, a mianowicie 13 listopada, miała miejsce druga rocznica zakończenia operacji Hydra. Przez te dwa lata cała CS-owa społeczność niecierpliwie wyczekuje nowej operacji w ich ulubionej strzelance. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam sposób na zarobek na przepustkach operacji Hydra, które pomimo iż są na rynku ponad 2 lata, to ich cena dopiero od niedawna zaczęła znacząco iść do góry. Ja jestem Kroxy i zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, im dana operacja jest starsza, tym jest mniej jej przepustek na rynku, a co za tym idzie, jej cena potrafi osiągnąć sumę nawet kilkuset złotych. Mimo wszystko znajdują się gracze, którzy potrafią zapłacić taką sumę, żeby tylko otrzymać do swojego ekwipunku brązowy żeton z danej operacji. Fakt, że operacje to dość rzadkie wydarzenia, które zazwyczaj występują w CSGO raz do roku, sprawia, że ceny przepustek idą znacząco do góry. Póki co ostatnia operacja w CSGO, a mianowicie operacja Hydra, miała miejsce ponad 2 lata temu, więc przepustek z tego wydarzenia zaczyna być coraz mniej. Osobiście wydaje mi się, że niedługo okres czekania na nową operację może minąć, ale więcej odnośnie spekulacji na temat nowej operacji dowiecie się na tym filmie, który właśnie wyświetla wam się w karcie. Przechodząc do meritum tego odcinka, bardzo wam polecam inwestycje w przepustki operacji Hydra, gdyż właśnie teraz po 2 latach od wydania tej operacji jej cena zaczyna znacząco iść do góry i na dzień dzisiejszy kosztuje ona 42 zł, gdzie jeszcze w tamtym miesiącu udało mi się ją kupić za 20 zł, a kilka dni później kosztowała już ona 30 zł, więc udało mi się wstrzelić w odpowiedni moment na inwestowanie w tą przepustkę. No i co, to by było na tyle, dajcie znać co sądzicie o inwestycji w przepustki operacji Hydra. Ja zapraszam was na inne moje filmy ze sposobami na zarobek. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.